Czy alpaki mogą żyć w mieście? Mogą. Zabieram Was dzisiaj do City Gorgi Farm. Jest to farma w środku miasta, w środku dużego miasta, jakim jest Edynburg. Zapraszam. Jak będziecie mieli biologię w szkole i pani Was zapyta, gdzie żyją alpaki, to powiedzcie, że w Edynburgu, w środku miasta. Dobry? Mhm. Ty tam szeleścisz, Kacperek. Co tam wcinasz? Ciasteczka? Tak. Okay. Pięć minut, no sorry, no 7 albo 8 minut jechaliśmy samochodem i już jesteśmy na miejscu. Jak sama nazwa wskazuje, City Gorgi Farm to miejska farma, która powstała z inicjatywy jakichś tam prywatnych osób, wolontariuszy. I do dzisiaj jest utrzymywana przez wolontariuszy. Szczerze mówiąc, chyba nie mają dopłaty z miasta. Są właśnie utrzymywani przez wolontariuszy, jak wspomniałem, ludzi, którzy jakieś tam przynoszą tu pieniądze. Ewentualnie można tutaj wpłacać pieniądze, bodajże drogą online. No moim zdaniem fajna inicjatywa. Jesteśmy w środku miasta, jesteśmy jak, no dosłownie na farmie, małej farmie. Sadzą sobie tutaj różne rzeczy. No mamy jakieś cukinie, ziemniaczki tutaj mamy też. Te liście, szczerze mówiąc, to nie wiem co to jest. Tu są kwiaty. Tutaj truskawki rosły, no bo już sezon na truskawki się kończy. Tam jest rabarbar. W tych szklarniach też coś tam rośnie, tam widzę małą jabłonkę. No i generalnie hodują tu różne rzeczy. W zasadzie można by się zastanawiać, po co w środku miasta hodować jakieś owoce czy warzywa. Przecież tutaj przejeżdżają samochody, jest przemysł i tak dalej. No ale właśnie nie w przypadku Edynburga. No co prawda samochody przejeżdżają w odległości około 100 metrów, 100-150 metrów od tej farmy. Natomiast w Edynburgu nie ma żadnego przemysłu. Powietrze jest naprawdę bardzo czyste. Więc generalnie te rzeczy, które tutaj rosną, te warzywa i te owoce, tak naprawdę mają dość... No dość dobre warunki jak na dzisiejsze czasy i jak na miasto oczywiście, weźmy pod uwagę, że to jest miasto. A swoją drogą, będąc tutaj, no nie jestem tutaj pierwszy raz, będąc tutaj doznałem takiego oświecenia, że to jest tak naprawdę dobry pomysł na jakiś taki swój mały biznes. Jeżeli masz jakiś dom poza miastem, masz jakiś tam teren, powiedzmy kilka czy tam kilkanaście akrów, no nie znam się na tym, ale dajmy na to, że masz jakiś teren nieużytkowany, możesz... Uważam, że można by tam jak fajny biznes zrobić, coś w rodzaju agroturystyki. A dlatego wpadłem na ten pomysł, nie tylko dlatego, że tutaj jestem, ale słyszałem od kilku osób, znam nawet jedną osobę w Polsce, która właśnie sobie zrobiła taką farmę. Mieszka gdzieś pod miastem, miała jakiś tam kawałek terenu nieużytkowanego, zasadziła sobie tam jakieś owoce, warzywa, kupiła sobie bodajże lamę albo alpakę. Alpakę, tutaj też zobaczymy alpakę. Kupiła sobie jakieś kury, kozy, no i generalnie gdzieś tam się ogłasza, od czasu do czasu przyjeżdżają do niej ludzie, kupią jakieś mleko, masło, płacą za wstęp, żeby sobie przyjść, pooglądać, spędzić czas, zrobić piknik. Także ja uważam, że jak masz jakiś taki teren nieużytkowany wokół swojego domu, masz trochę czasu, to uważam, że jest to fajny pomysł na biznes. No. Biznes nie przez duże B, no biznes na zasadzie, żeby sobie dorobić. Zawsze mi się podobały indyki i to ich takie właśnie wyniosłe zachowanie. Wszędzie szukają,
problemu. Takie mam wrażenie. Chmiel. To jest chmiel? Mhm. Dodaje się chmielu do piwa. Chciałbym ją dotknąć, ale nie wiem, czy ona by tego chciała. Chciałabyś? Chyba nie bardzo. Nie, może nie. Dobrze. Ale super jesteś. Chodź. Jak będziecie mieli biologię w szkole i pani was zapyta, gdzie żyją alpaki, to powiedzcie, że w Edynburgu, w środku miasta. I macie na to dowody, możecie pokazać ten film. Poszerzam grono znajomych, poznajcie. A przy okazji chciałem przypomnieć, że ten vlog jest kręcony telefonem iPhone 12 Pro Max i chciałbym, żebyście wyrazili opinię, jak wam się podoba jakość tych filmów i w ogóle rejestrowanego dźwięku, a dźwięk jest rejestrowany w tym momencie z mikrofonu wbudowanego w ten telefon. Także dajcie znać w opisie, czy wam się podoba jakość filmu, czy wam się podoba dźwięk. Wiem, że już o to kiedyś prosiłem, ale nie dostałem zbyt dużo odpowiedzi i chciałbym po prostu znać waszą opinię, czy warto szybko inwestować w nowy sprzęt, czy warto przez jakiś czas po prostu jechać tylko na tym telefonie, jeśli chodzi o kręcenie vloga. Ta farma może nie jest jakaś wielka, no ale podkreślam, to jest farma w centrum miasta i uważam, że wspaniała inicjatywa. No te zwierzęta, jak widzieliście, nie mają jakichś wielkich terenów wybiegowych, ale jednak mają. Tereny wybiegowe nie są jakby za jakimiś kratami, tylko są po prostu zagrodzone płotem. No tak jak tutaj widzicie, trochę tego wybiegu mają, a nie są jakby skupione w jakimś tłumie, tam są trzy alpaki tylko na takim terenie, także wydaje mi się, że jest to w miarę okej. No osobiście nie jestem zatrzymaniem zwierząt w klatkach czy w zoo, ale tu nie mają źle. Tak próbuję odgadnąć, jakiej wielkości jest ta farma, bo szczerze mówiąc nigdzie nie znalazłem informacji. No mam na myśli jakąś miarę typu metry kwadratowe, kilometry. Słuchajcie, do tamtego końca jest jakieś 100 metrów. I szerokość tej farmy będzie jakieś 50 metrów, więc wydaje mi się, że to jest jakieś 5000 metrów kwadratowych. Nie wiem, ile to jest w hektarach, arach, akrach, nie znam się na tym, ale 5000 metrów kwadratowych jak na środek miasta, na farmę w środku miasta, wydaje mi się, że jest całkiem dużo.